Igrzyska Olimpijskie dopiero w sierpniu chyba, ale już za progiem Mistrzostw Europy, a wy macie formę na Euro, a na Olimpiadę jeszcze przyjdzie, tak? Gratulacje, bo w tym starszym roczniku no, byliście bezkonkurencyjni, ale też młodsi ładnie pogrywali i ładnie to wszystko okiem wygląda, więc olimpijczyk w dobrej olimpijskiej formie? No, zgadza się, mamy świetną formę, jak się okazuje. Co prawda młodsi byli osłabieni, bo trzech graczy z podstawowego składu dzisiaj nie mieliśmy, ale dali radę również. Starsi pokazali się z najlepszej strony dzisiaj, zdecydowanie. Jestem bardzo zadowolony, forma dopisuje. To jest ten przedstawiciel zwycięskiego teamu? Tak, jest jeden z... Bez kłopotu, czy były jakieś problemy, czy przeszliście jak burza po tytuł mistrza? No nie, no największy problem był tutaj z tymi białymi 21 albo 7. Straciliście punkty jakieś? Nie, 0-0. Wszystkie mecze wygraliśmy do zera. Ale sędziowie oceniają po najlepszym bramkarzu nie ilość puszczonych bramek, tylko ilość najlepszych interwencji. Więc niestety nasz bramkarz nie ma szans chyba na bramkarza najlepszego. No nie wiadomo. Wszystko się liczy jeszcze, zobaczymy. Specjalnie się przygotowywaliście na turniej, czy jakby przyszliście z marszu, bo zawsze jesteście tak dobrzy? No na SKS-ach parę robiliśmy takich meczów, ale bez żadnych takich dodatkowych treningów to nie. Każdy wie, jaką ma pozycję, czy sami sobie układacie, czy w trakcie gry to wychodzi, jak to jest? No ja się przyzna, że w pierwszym meczu biegałem po boisku jak szalona, ale potem się już opamiętałem. Czyli grałeś jako? Kto? No jako każdy na początku, ale potem już jako obrońca albo środkowy. To jest taktyka, trenerze, czyli futbol totalny, uniwersalny, jak zwał, tak zwał. Każdy biega jak szalony, ważne, żeby wygrywać. Dokładnie, to jest przedstawiciel właśnie takiego futbolu totalnego, aczkolwiek potem się opamiętał i pilnował pozycji. Odpowiadając na pytanie, no właściwie przyszliśmy z marszu, ponieważ no, piłka nie jest naszym podstawowym sportem. Ćwiczymy go na SKS-ach, to jest 45 minut tylko tygodniowo, ale w ciągu całego roku kładziemy nacisk na ogólny rozwój uczniów, co przynosi efekty, jak widać, również w piłce nożnej. To znaczy, że oni też jakby są tak dobrzy w innych dyscyplinach, rozumiem? Oczywiście, tu mamy taekwondzistę, który świetnie walczy, wygrywa zawody sprawnościowe, także na tym bazujemy głównie. No oczywiście, jak to wszyscy chłopcy w piłkę grać lubią i grają, ale no nie jest to nasza dyscyplina prowadząca, że tak powiem. Taekwondo przydaje się w piłce, czy piłka przydaje się w taekwondo, co bardziej? Taekwondo w piłce, ale czasami za wysoko noga i jest faul. Obok takich legendarnych miejsc jak Promienista w Poznaniu, gdzie jest centrum ligi i wszelakich innych centrów sportowych, również akademii, tutaj w Suchym Lesie też się robi takie centrum, bo sporo młodzieży z akademii, imprezy częste, a więc z okazji Dnia Dziecka także mnóstwo młodych zespołów w dwóch kategoriach się zgromadziło i grało. Tak, to już jest 6. Dzień Dziecka na Sportowo tutaj w Suchym Lesie. Jak zawsze możemy liczyć na pomoc gminy Suchy Las, która jest bardzo otwarta na sport. Także tylko cieszę się, że mamy takie możliwości i tylko oby dalej tak to szło w tym kierunku. Sporo właśnie tych drużyn akademii z okolicy, tak powiedziałbym, bo nie tylko samego Suchego Lasu nawet. Tak, mieliśmy półtora roku temu takie sygnały, czy nie bylibyśmy zainteresowani rozwojem akademii właśnie w Golęczewie, Biedrusku, Chlodowie. Zasugerowałem prezesowi Graczykowi, aby właśnie zainteresować się tymi tematami i naprawdę zaczęliśmy działać, dzieci zaczęły trenować. Widać, że naprawdę ma bardzo dobry to efekt, bo dzieciaki grają, cieszą się, bawią, spędzają czas na świeżym powietrzu, rywalizują. Na pewno jest to dobra forma spędzania czasu niż siedzenie przed komputerem czy innymi grami komputerowymi. Starzy wypróbowani przyjaciele, tak jak Chludowo czy Olimpijczyk, który dzisiaj wygrał, no przyjeżdżają i też bawią się i też jak widać, że oni nie próżnują, tak? No tak, Chludowo to bardzo dobra praca trenera Płotki, który bronił tytułu mistrza, tym razem zajął drugie miejsce, ale też był zadowolony, bo przywiózł młodszych chłopaków, tych młodszych chłopaków inwestuje. Udało się wygrać nasze Red Box Piłkarskiej Akademii, ale to nie świadczy, bo ci, co przegrali, są zwycięzcami, że tutaj byliśmy razem, że się bawiliśmy i to jest to właśnie zwycięstwo. Jak zwykle fantastyczne emocje w tej młodszej kategorii, ale to jakby co roku jest dopływ świeżej krwi, bo to są klasy 1-2, więc nowi piłkarze wchodzą, tak? Się zawsze tu nowi prezentują. Tak, cały czas tutaj staramy się tych najmłodszych właśnie przyciągać w naszej akademii, żeby spędzać wspólnie czas i to widać daje efekt. Są te dziewczynki, one są wkomponowane na razie w zespoły chłopców, ale czasami są liderami tych zespołów. Tak, tutaj mieliśmy bardzo fajne dziewczynki z Biedruska, które grały w szkole akurat podstawowej z Biedruska. To są dziewczynki z naszej akademii, także widać, że też duch sportowy tutaj wygrywa. Kolejna impreza też w Suchym Lesie, tak?
Tak, teraz mamy dosyć taki ciężki tydzień. Dzisiaj zakończyliśmy Dzień Dziecka Sportowo. W najbliższy weekend mamy fantastyczny rajd rowerowy połączony ze spływem kajakowym, z noclegiem w namiotach, z ogniskiem w osadzie leśnej Bębnikon, w sercu Puszczy Noteckiej. A za tydzień no, niesamowita impreza, na którą wszystkich serdecznie zapraszam. Igrzyska Olimpijskie Przedszkolaków, czyli wielkie, wielkie emocje dla prawie 500 dzieci, które tutaj będą się bawiły w różne dyscypliny sportu. W tym roku zaprosiliśmy też reprezentantów polskich hokeja na trawie, którzy będą prezentowali, jak się gra w hokeja na trawie. Także mnóstwo dobrej zabawy i atrakcji.